Cześć, witajcie na kanale Grywalnie. Ja jestem Nonem, a to jest moja świątynia gracza. W dzisiejszym materiale przychodzę do Was z testem tego oto giganta. Jest to dysk P300 od firmy Patriot, za który serdecznie dziękuję. Ten dysk trafił do mojego komputera, dlatego że ten dysk WD Black 2 TB niestety wpadł w funkcję gridingu, co powodowało mnie straszne złości podczas grania, dlatego że był bardzo głośny, mimo dobrze wyciszonej obudowy, więc niestety z nim trzeba było się pożegnać. Najlepsze jest to, że przed otrzymaniem tego dysku od firmy Patriot, którego jeszcze raz dziękuję, zakupiłem dwa dyski od firmy Seagate, 2 TB, żeby sobie wrzucić do komputera, jeden na gry, a drugi na filmy, które nagrywam. W ciągu tygodnia dwa się popsuły, też włączyła się funkcja gridingu, ale jeszcze gorsza niż tym. Nie dało się w ogóle tamtych dysków użytkować, bo słychać jak głowica się zacina. No, powiem Wam szczerze, że dramat, więc na tym materiale zobaczycie też właśnie porównanie tych dwóch dysków. Czyli odpalimy sobie tą samą gierkę na tym, jak i na tym i zobaczycie czas wczytywania. Zobaczcie, jaka jest różnica wielkości. Więc cieszę się, że moja męczarnia dobiegła końca, a tamten dysk sobie gdzieś pójdzie. Zapewne wyląduje jako dysk na filmy, no bo będę go po prostu podłączał, zgrywał filmy, jego odłączał, żeby mnie nie irytował podczas chodzenia, znaczy jak jest uruchomiony. A w tym materiale, tak jak teraz mamy wstęp, zaraz sobie przejdziemy do drugiego stanowiska do nagrywania. Tam Wam dokładnie podam jego specyfikację wraz z krótkim opisem. Następnie na komputerze, tak jak wspomniałem, będzie z jednej strony odpalanie gry na dysku WD Black, na drugim dysku będzie właśnie, na drugiej części ekranu będzie dysk P300. Pokażę Wam takie porównanie prędkości, jakie są na tym dysku, są takie same, jak deklaruje producent. Zaczynamy sobie przy zerowym zapełnieniu, jak one wyglądają, i przy 50-coś procentowym, i zobaczymy sobie właśnie, czy są te różnice, jak w niektórych dyskach bywają. A na samym końcu zrobimy sobie małe podsumowanie, na którym przedstawię Wam moje plusy, minusy oraz troszkę więcej opowiem o tym gigancie. Oczywiście, jeżeli ten materiał się Wam spodoba, pamiętajcie, że zostawić łapkę w górę, zasubskrybować kanał oraz kliknąć dzwoneczek. Jeżeli byście byli ciekawi specyfikacji tego oto giganta, to znajduje się ona na mojej stronie, link jest w opisie i koniecznie zostawcie komentarz. Tak, żeby zbędnie nie przedłużać, zaczynamy. Tak oto prezentuje się dysk Patriot P300 z bliska. Jeżeli chodzi o jego wysokość, to mamy 3,8 mm. na 22 mm na 80 mm, więc jak widzicie, bardzo malutki, ale naprawdę potrafi dużo. Co do samej wagi, to mamy tutaj tylko i wyłącznie 9 gram. Producent deklaruje odczyt na poziomie 2100 MB, a zapis na poziomie 1650. Zaraz to wszystko sobie sprawdzimy dokładnie w tych wszystkich programach, tak jak Wam już powiedziałem na początku tego materiału. Tutaj mamy dysk akurat o pojemności 1 TB, ale możecie też zakupić inne wielkości. Link do zakupu znajduje się na dole w opisie, jak i w komentarzu. Co do ceny, no to ceny się wahają od 450 zł w górę, ale dokładnie nad cenami tutaj rozwinę się w podsumowaniu. Nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu podłączenie go do komputera i sprawdzenie jego możliwości. Więc jedyne, co możecie zrobić, to włożyć do slotu PCIe i tutaj potem przykręcić śrubką. Tak właśnie prezentuje się dysk Patriot P300 zamontowany na płycie głównej mojego komputera. Jak możecie zauważyć, bardzo ładnie jest oświetlany przez LEDy, które są w RTX-ie, ale to nie o tym będziemy mówić. Co prawda, jednak uroku jemu tutaj dodają. Jeżeli chodzi o złącze, dlaczego akurat to mam zamontowane, dlatego że to powyżej, które znajduje się między procesorem a kartą graficzną, to mam zamontowany drugi dysk, więc niestety w przypadku tego portu minus jest taki, że są troszkę wyższe temperatury niż powinny być. No niestety w tej części komputera jakoś jest tutaj goręcej właśnie przez to, że znajduje się blisko tej karty graficznej, a ona w grach osiąga gdzieś około 70 stopni, co też troszeczkę miał wpływ na wynik. Jednakże co do temperatur, to Wam powiem dokładnie na podsumowaniu. Chciałbym tutaj jeszcze przedstawić troszkę takich suchych faktów dla osób, które są bardziej zainteresowane szczegółami technicznymi. Dokładne ich rozwinięcie znajduje się w opisie na stronie internetowej, możecie sobie tam zobaczyć. Aspektem wartym uwagi dotyczącym tego oto dysku jest to, że wykorzystuje on 4 linie PCIe, co pozwoliło na uzyskanie o 25% wyższych prędkości transferu danych oraz operacji względem modeli PCIe 3x2. Zastosowane oprogramowanie w tym oto dysku gwarantuje nam integralność danych, zapobiega ich uszkodzeniu i umożliwia zachowanie maksymalnej wydajności przy niskim poborze energii, gdzie taki aspekt jest dla niektórych naprawdę ważny. Tutaj przy kształtowaniu ceny miało znaczenie właśnie wiele elementów, które zostały użyte właśnie tutaj w tym oto dysku podczas produkcji, czyli tego generalnie
tych zastosowanych technologii, to czego nie widzimy gołymi oczami, więc tutaj też warto zaznaczyć, że zastosowano w nim pamięci typu TLC, a nie te najtańsze i najmniej trwałe QLC, które przeważnie trafiają do nośników z tej półki cenowej. No i chyba najważniejszy aspekt jest taki, że producent daje nam tutaj 3 lata gwarancji. Pokrótce tak się prezentują te części techniczne związane z tym oto dyskiem, że właśnie chcecie bardziej rozbudowane, zawierające więcej trudnych słów, to odsyłam Was na moją stronę internetową, link jest w opisie, tam we wpisie wszystko jest ładnie tutaj napisane. Tak więc teraz przechodzimy bezpośrednio do dysku porównawczego prędkości mojego starego dysku oraz tego od Patriota. Później będziecie mieli test w programach, a na samym końcu podsumowanie, gdzie jeszcze niektóre kwestie wypada tutaj omówić, ale już po tym, jak obejrzycie tą część praktyczną. Jeżeli chodzi o testy, to byłoby tyle. Teraz czas na krótkie podsumowanie tego wszystkiego, co przed chwilą widzieliście. Na pewno mogliście zauważyć bardzo dużą różnicę między dyskiem Patriot P300 a dyskiem WD Black, jeżeli chodzi o czas wczytywania gier. Naprawdę robi tutaj ten dysk robotę. Jest znacząca różnica, ułatwia to i przyspiesza czas wchodzenia tutaj do rozgrywki. Naprawdę byłem bardzo zadowolony z tego powodu. Też nie było, jak widzieliście, żadnych zacięć podczas ładowania gry i szybciej, płynniej to chodziło. Transfery, jak mogliście zauważyć, były znikome różnice, więc cały czas dysk utrzymuje pracę na wysokim poziomie i nie schodzi z tego pułapu, na którym jest, więc mnie bardzo to tutaj ucieszyło.
Jeżeli chodzi o cenę tego dysku, tak jak już Wam mówiłem, jest ona 450 zł w górę, w zależności od sklepów. Mowa tutaj o 1 TB, który przed chwilą widzieliście. Jeżeli interesują Was niższe pojemności, to takowe też są dostępne i oczywiście cena będzie niższa. Jeżeli szukacie oczywiście tego pułapu 1 tera i zobaczycie sobie cenę innych dysków, bo zazwyczaj jak się wchodzi na strony internetowe, to pierwsze co robimy, to segreguj cena najniższa. Ale weźcie pod uwagę, że możecie znaleźć dyski, oczywiście są o zbliżonych tutaj parametrach, ale też weźcie pod uwagę technologie, jakie są zastosowane w danych dyskach, więc niekoniecznie ilość tam różnych cyferek będzie jednoznaczna z tym, że ten dysk będzie lepszy, jak mogliście zobaczyć w tym przypadku i jak możecie zobaczyć, ile te malutkie cudzenko potrafi nowości technologicznych pomieścić. Ważny aspekt temperatury. Tak jak Wam już wspominałem wcześniej, kiedy widzieliście go podłączonego do komputera, to u mnie jest taki właśnie w tym slocie problem, że jest to pod kartą graficzną, co jednoznacznie równa się ze zwiększonymi temperaturami. Jeżeli chodzi o spoczynek, to od 40 do 45 spoczynku ten dysk miał temperatury. Jeżeli chodzi o gry, to od 62 do 64. Raz udało mi się jakimś cudem dojść do pułapu 69 stopni, ale to było wtedy, kiedy przerzucałem plik ponad 300 giga, sam byłem też zdziwiony właśnie takim wynikiem. Nie wiem, czy tu jakieś przekłamania nie weszły w tym oto programie, ale też trzeba właśnie wziąć pod uwagę ten slot i kartę graficzną. Ale te 69 naprawdę było przez chwilę i tylko przy kopiowaniu tej naprawdę dużej ilości danych gier. A tak to cały czas utrzymuje ten pułap 60 do 64. Więcej podczas gierki nie uzyskałem. No i spoczynek o 400 do 45 w tym oto akurat moim komputerze. Dla kogo ten dysk i dlaczego? Na pewno sprawdzi się dla osób, które chcą sobie zainstalować system, tak żeby on szybko chodził, więc te wszystkie prędkości zapisu, jakie odczytu tutaj idealnie sobą współgrają i bardzo dobrze też sobie radzi w grach. Jeżeli chodzi o taką pamięć masową na różnorodne typu pliki, ja nigdy nie używałem tego rodzaju dysków, żadnych SSD-ków, zazwyczaj stawiałem tutaj na jakieś talerzówki bądź dyski serwerowe i tutaj chyba w tym przypadku też bym tak postawił, lepiej ten dysk właśnie wykorzystać tutaj, gdzie się sprawdzi, czy system bądź gry, niż po prostu zapychać go danymi tak, żeby robił nam za magazyn. Mam nadzieję, że Wam wszystko dobrze przedstawiłem, że ten test był zrozumiały, że wszystkie aspekty tutaj omówiłem. Oczywiście, że ten materiał się Wam spodobał. Pamiętajcie, że zostawić łapkę w górę, zasubskrybować kanał oraz kliknąć dzwoneczek. Pamiętajcie też, aby zostawić komentarz, tak żebyśmy mogli sobie porozmawiać. A serdecznie jeszcze raz dziękuję firmie Patriot za trzymanie tego dysku. Mam nadzieję, że będzie mi bardzo dobrze służył i długo. Zaraz Cyberpunk, tak więc idealnie się on właśnie sprawdzi, żeby ten Cyberpunk na nim wylądował. A ja się z Wami żegnam i jeszcze raz dziękuję za uwagę. Trzymajcie się, cześć!